Cześć, dziękuję wam w mojej ankiecie na YouTubie za tak liczne głosy, 492, to jest sporo, liczyłem, że będzie przynajmniej 200, a tu takie zaskoczenie, dzięki. Tak jak mówiłem, powstał profil na Facebooku, fanpage, na który was po prostu zapraszam, będę tutaj udostępniać wam różne informacje, tak jak na przykład godzinę temu wam udostępniłem informacje o tym, co będzie właśnie w tym odcinku, który właśnie zaczyna się oglądać. To co? Link macie w opisie filmu, a ja zapraszam. Jesteśmy na Pandorze, robię deala takiego, że daję znajomemu hajs na Majunie 615 milionów za dwie legi tutaj oraz resztę śmieci, które posiada. Takie leki perła błotna oraz taki oto naszyjnik, pojęcza ozdoba oraz jakieś tam herka 100 milionów i inne rzeczy, zobaczymy co to będzie. Dobra, jeszcze nie wiem dokładnie co tam znajdę, wiem, że trochę będzie teleportów na mumie. Ale dobra, akceptuję od razu, nie trzeba potwierdzenia, spoko. No i dobra. Zachowanie do podstawa. Co tam jeszcze masz ciekawego? To są ogólnie śmieciowe hera, no ale wiadomo. Lepiej brać, jak nie brać. ...42 miejsca w torbach potrzebuję. O, teleporty. To jest trochę warte. Plus 100 milionów mi dał. Więc kasa jak najbardziej spoko. Kielich z tego śmieciowe. Śmieć, śmieć. Od razu można w sumie śmieci do śmieci dawać. Które są tam za 1M warte w sklepie, spoko. Które są niedużo warte. O, a tutaj już bardziej właśnie tak śmieciowo. To questa w sumie nie zrobiłem, przyda się. Widzicie, taka ciekawostka. Nie będę musiał chodzić na południce, bo nie mam teleportu do Tchuzal, czy nie do Tchuzal. Do Tchuzal też nie mam, ale do Tuzmer. I jeszcze coś? Czy nie? Moment, mam coś tutaj śmieciowego, czy nie? Coś jeszcze? A nie, chyba jeszcze nie. O kuźno. Moment, moment, moment. Dobra, odłożmy. Wiadomo, jak on tam chyba, nie wiem, czy kasuje postać, czy nie, to i tak można od niego wszystko zgarnąć. Grosz to grosza i będziemy milionerami. Dobra, to więcej niż 11 miejsc. Ale legi, myślę, spoko. Tutaj jakieś unikaty. Takie tam. Fizyczna osłona. Bez różnicy, czy 11, czy 12. To jest, myślę, o wiele więcej warte, tyle jak nie grałem przez ten czas. To. Nie znam tego bonusu, ale myślę, że jest trochę warty. 101. I spoko. Dobra, czas przelogować się na Majunę. I jesteśmy. Dobra. Zara on napisze, nawet nie muszę do niego pisać. W tym czasie się tutaj przeniosę. Myślę, że w miarę spoko deal. Myślałem, żeby dać z tego odcinek normalnie, ale myślę, że tyle to nagrywam, że będzie po prostu osobny odcinek. Dobra, poczekamy na niego. No i dobra, przyszedł już. Czas mu dać hajs. I będzie po transakcji. Akceptuj. Jest. Turysta M. Jeszcze 215.
600. Dobra, niech Madyra, niech ja stracę, nie on. Dobra, idziemy to sprzedać. Sprzedajemy Legę, Tom, za 101 milionów oraz... za 99,9, czyli 999. Pajączą ozdobę. Dobra, czyli 1G1. Moment. Anuluj. Zapomniałem odłożyć do depozytu. Mój błąd. No. Dobra. 1G1. 1,1. 1100 milionów. Spoko. No i dobra. Pierwsza lega sprzedana, została jedna lega plus Hera. Czyli całkiem spoko. Lecimy sprzedać drugą legę. Mam już kupca na drugą legę, ale do tego czasu, bo tam są komplikacje z kasą, będziemy sprzedawać za 1,8G, więc no lepiej niż myślałem. Do tego czasu ciężko powiedzieć, co zrobię z tymi Herami, one są tak naprawdę, większość z nich gówno warta. Kilka jest więcej wartych, ale no tam jebać, że tak to ujmę. Plus są kamienie, sporo kamieni. Nie tak. Tak miało być, tyle kamieni. Tutaj jeszcze 3 zwojki na skały umarłych. Je powystawiam, jak to zawsze wam pokazuję. Je powystawiam po jednej sztuce. Za ile to w sumie, zobaczmy. Drogo są nawet. Po tak 600k za jedno, albo nie mniej, 500k za jedno powstawiam. Powinny iść normalnie. A tak to myślę, że to wszystko wystawię od 1k, czy od 100k. Od 100k. No, od 500k za, od 500k wszystko za, wystawię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że zarobek jakiś tam będzie z tego dodatkowy. Czekamy na legę. No i dobra. Dostałem już kasę za pierek, zaraz wam pokażę. Trochę się tam pokomplikowało, musiałem czekać do następnego dnia. Ale jest. Dobra. On. Pierek. Kasę mi wpłacił przez skarbiec z góry. Skarbiec. I jest. Kałem z Laton. 1,8G. Więc fajnie. Zarobione. A zadowolony ja też. Dobra. A właśnie, co do tych Her. Są wszystkie tutaj wystawione na aukcji. Już większość jest zalicytowana. Hera, unikaty i inne śmieci. Poszły 4 Halcedony. Czy jak to się tam wymawia. Więc spoko. A to poszło, pójdzie za grosze. Dobra, czekamy, aż pójdzie wszystko. Poszło wszystko, co było na aukcji. 313 milionów. I patrzymy, ile tego jest. Okej, czas na podsumowanie. Czas bardzo profesjonalnie odpalić kalkulator, tak jest. Dobra. Weźmy najpierw, policzmy, ile złota dostaliśmy ogółem. To będzie 1,1G. Czyli 1100 plus 1800. Czyli 2900 już jest. Plus jeszcze itemy wyszły 42 miliony. Czyli mamy tyle. Okej. On dostał
2900. Momencik, 615. O, nie tak. Dwa miliardy raczej, 50 milionów. Tyle by wychodziło, że dostał znajomy właśnie za te legi. Czyli zarobek wyszedłby prawie 900 milionów. 2, 9, 4, 2. Tyle wyszliśmy na czysto, na Pandorze. Prawie 900 milionów, więc fajnie. Plus jeszcze zwoje. One dalej idą. Zostało mi 10 akurat. Aktualnie wszystkie idą po... Najpierw sprzedawałem za 500, teraz za 600. Więc no spokojnie 900 milionów na czysto zarobku jest. Więc myślę, że jak najbardziej pozytywnie. To co? Mam nadzieję, że się podobało, że was nie zanudziłem. Jeśli tak, łapka w górę. Ja was zapraszam do następnego materiału. Do zobaczenia, usłyszenia, cześć.